Halo, halo, drodzy widzowie. Co my tu dzisiaj dla was mamy? Dla tych, którzy wcześniej nigdy jeszcze tego nie widzieli i nie wiedzą, co się dzieje we wtorki. We wtorki, jak mam przyjemność siedzieć z Jekwenem, robimy show, który nazwaliśmy roboczo i tak zostało Best of Seven. Tak jest. Jest to zebranie subiektywne 7 najlepszych meczy, w kolejności oczywiście odliczania, czyli od 7 najmniej pierwszomiejscowego do pierwszomiejscowego. No i mecze przygotowuje dla nas jeden kolega, którego ksywy teraz zapomniałem. To jest Rainbow. Rainbow i Fatality Man. Tak, cały czas dwóch kolegów zespół kolegów, którzy przygotują, prawda, replaye. No i co? I będziemy dla was liczyć 7 najlepszych meczów zeszłego chyba 4 tygodnia, czy 3 tygodnie teoretycznie. Nie, a było jedno Best of Seven, które prowadziłem po angielsku. Oh, yes. I to było z MLG, it was. Natomiast tak. Yes, it was! No dobra, no to w takim razie ruszamy z koksem. To jest mecz numer 7. Zaczynamy. Ja może zacznę pierwszy zerk na górze. Zielony, obślizgły Blastsiz? Z klanu Blast? Siz? Siz. Siz to chyba będzie. Siz. Dobra. Natomiast jego przeciwnikiem będzie nie kto inny jak z klanu TSL Inori. Gość, którego już widzieliśmy parę razy na antenie. Gość... Chyba nawet kiedyś mu kibicowałem bardzo mocno. Kogo on prawie pojechał? Kogo mu prawie pocisnął? MVP komuś takiemu? A nie wiem. Czy Inori nie pojawił się u nas na tym? Na naszym prokapie, bo na ostatnim prokapie mieliśmy dwóch Koreańczyków, ale teraz już nie pamiętam. Wydaje mi się, nie, że... Nie, był symbol Inori? I... Symbol... Nieważne! No nieważne, być może że był, tak. Piszą widzowie, że był na prokapie, czyli rzeczywiście... A to jedno. Yes! Dobrze, zobaczymy, jak on gra rzeczywiście poza polskimi granicami, gdzie jest podobno gorzej. Podobno gorzej. Podobno gorzej, podobno jest, tak mówią. Natomiast zobaczmy, co się dzieje. Na razie mamy skautującą probkę, która została bardzo ładnie złapana przez SYZ. Możemy mówić na niego SYZ, chyba się... SYZ na niego chyba mówią w GSL-u. Okej, okay. SYZ. SYZ, to jest. Natomiast z drugiej strony Inori robi dokładnie to, co ostatnio prodosi robią wręcz non-stop, czyli Forge, Fast, Expand. Natomiast to, co jest ciekawe, najpierw wziął Nexusa, czyli idzie w ten mniej standardowy wariant tego builda, w ten taki bardziej ryzykowny, natomiast lepiej popłacający się ekonomią. Podejrzewa prawdopodobnie, że po drugiej stronie nie będzie ataku. Natomiast tutaj SYZ szykuje już mini atak, na razie nie poświęcając niczego. Natomiast Speed Research już jest w drodze, ekspansji jeszcze nie ma dla Zerga, a jest już dosyć późno w grze i szykuje się mała agresja pod bazą Inoriego. No rzeczywiście, mapa jest mała, w związku z czym zachęca do tego typu zagrań. Widzimy dopiero teraz ekspansję, przed chwilą padła, ale Zerlingi są już na mapie, ile ich tam jest, widzimy. Mamy łącznie 4 Zerlingi. 4 Zerlingi, ale nie prą do przodu, zobacz, jednak kontrolują mapę. Myślałem, że ruszą od razu, no ale Inori już jest zabunkrowany w swoim wejściu, więc nie będzie letko. To, co Zergowie zawsze robią na Protosa, nieważne czy Forge, Fast, Expand, czy też inna strategia, to przede wszystkim wzięcie szybkiego, może nie tyle szybkiego, co po prostu najpierw wzięcie spawning pula, później ekspansja, dlatego że Protos jest często w stanie zablokować ekspansję, bez Zergingów trudno to obronić, no i Zergowie tak jakoś się zorientowali, że ok, mogę wziąć ekspansję, nawet dwie ekspansje, jeśli Protos idzie w szybką ekspansję, tylko potrzebuję do tego kilku Zerglingów. No i rzeczywiście tak jest, właśnie się wydarzyło, w zasadzie klasyka, natomiast no teraz rozegra się gra makro tak naprawdę, bo szybko się dowie SYZ, że Inori jest zablokowany, znaczy zablokowany, jest zablokowany we własnej bazie. Oj, ale no, ten... No ta probka zginie, nic się nie dowiedziała i zginęła. Natomiast Inori tak nie zamierza specjalnie wychodzić teraz i to widzimy. Że nie będzie rozwalał swojego pylona, w związku z czym SYZ może spokojnie prowadzić ekspansję. Podejrzewam, że zaraz pojawi się druga, no bo czemu nie, bo chyba to byłby logiczny ruch, prawda, na bunkrującego się tak. Protosa, bo wiemy, że teraz długo nie będzie żadnych ruchów z jego strony. Zobaczmy jeszcze, co tak kombinuje Inori. Widzimy, że robi tego standardowego sentry. Sentry jest bardzo istotną częścią obrony tego walla w momencie, kiedy idziemy w Forge Phase Expand. Robi się już research do Warp Gate Tech. Na razie nie widzimy żadnych wariacji. Natomiast z ciekawostek można zauważyć, że SYZ bierze już sobie 2 gejzery. Będzie zbierał gaz prawdopodobnie, chcąc szybko przejść w Mutaliski albo Roach'e. W sumie trudno jeszcze przewidzieć, bo nie ma... A może Hydraliski na odmianę? Hydraliski są mało prawdopodobne, natomiast mamy już mutowanie w layer.
Nie gra się hydraisków zbyt często. Hydraiski się gra na Feniksy. A są fajne. Wiem, że są fajne. Też je lubię. No właśnie. Natomiast SYZ morfuje już w Leir, w związku z czym niedługo zobaczymy, jaka jest jego decyzja. Może byłaby to jakaś śmieszna kombinacja z hydraizmem. Zobacz, jak bardzo jest agresywny, no bo na początku od razu, prawda, ten speeding expand i wydawało się, że ruszy tymi speedingami, nie zrobił tego, ale w zasadzie zamiast makrować tak, jakby Zegowie robili, to on już nie na jednej, tylko na dwóch bazach, ale też konkretnie, prawda? No ale szybka technologia. No nie, no ja nie mówię, że nie, tylko Zergowie raczej wolą najpierw rozbudować sobie to makro, prawda, a potem się nagle zjechać i wypluć dziesiątki wojska. Tutaj on, prawda, ma konkretny plan, jak nie wyszedł ten pierwszy push, no to walę twoje zabudowania i wysyłam je do skletające. Krótka piłka, nie? Tymczasem ciekawa zagrywka, SYZ stawia tutaj 1 500 000 spinecrawlerów, tak naprawdę jest ich. No to ostatnio się naglądaliśmy na turnieju, zresztą we Wrocławiu też tak było, że jak już Zerg wie, że nie będzie od razu konfrontacji, po prostu kicha tymi spinecrawlerami gdzie wlizie i to jest bardzo ciekawe i tutaj w dwójce mamy ten super dodatek i to był teraz bardzo mocno na tym turnieju widziałem wykorzystywany. Przestawianie tych wieżyczek do bólu po prostu. Tak. Armia idzie w lewo, to moje wieżyczki idą w lewo. Armia idzie w prawo, to ja idę w prawo, prawda? Tak. Dzieją się takie rzeczy. Natomiast przy okazji ciekawostka, SYZ wykorzystuje te wieżyczki zamiast zerglingów. Najczęściej zergowie idący w mutaliski bronią się jednak zerglingami, prawda? I produkują tych zerglingów masę, co jednocześnie daje przeciwnikowi informację o tym, okej, mój przeciwnik bardzo dużo minerałów wydał na zerglingi, w związku z czym coś musi robić z gazem, pewnie idzie w mutaliski. Tutaj natomiast nie ma zdradzenia w ogóle jakiej... Jest jaka, i proxy pylon, zobacz. Jaka jest konstytucja? Także to wygląda jak przedgrodzie jakiejś walki, nie. No i Nori będzie skubał, mam takie wrażenie, bo skoro już pylon jest, to znaczy, że będzie próbował coś tam ugrać. Widział chyba tą zastawkę, zobacz. Zaraz zobaczymy, sekundka. Nie, na razie nie wiem, co się tutaj znajduje. Myślałem, że te wioski, które były na górze, coś zobaczyły, ale one uciekały już przed paczką zerlingów. Mamy pierwsze 8 mutalisków w drodze i chyba upgrade pierwszopoziomowy, jeśli dobrze widzę, tak? Nauczyłeś się obrazków upgrade'ów. No teraz jest dość... oczywisty i ale te dwie rzeczy dumny. Są obok siebie. Jestem z siebie dumny najzwyczajniej w świecie. Nie ma skąd zrobić dobrą ikonę, która sugeruje to, co to jest, no. No tak, to też prawda, ale pomimo wszystko, no. Oh yeah. My StarCraft experience has grown. Ja pamiętam, że strasznie długo myliłem upgrade'y po ikonach, musiałem zawsze najeżdżać, co to jest. Znaczy, zergowe mam jeszcze takie absurdalne zupełnie nazwy. O, i mamy, zobacz, i blink, i wejście do bazy, zupełnie pominięciem tych wieżyczek. Zobaczmy, jak dużo damage się da zrobić. Niedużo zerlingi od razu dopadają do stalkerów. Stalkery widzą, że mają do czynienia z mutaliskami. Guardian jest taki ładne. Trochę... Force fieldy całkiem ładne, tylko tych mutalisków jest tutaj tak strasznie dużo. Nie wiem, czy Inori będzie w stanie to przepchnąć, nie, chociaż zdecydowanie jednak mutaliski... To jeszcze nie był ten magic box, który po prostu ściąga na raz, prawda, stalkera, tak? Ale to były duże straty, bardzo duże straty zostały zadane Inoriemu. Myślę, że więcej niż by chciał, był nieudany blink wyjściowy. Widzisz to? Tu powstają dwa kanony. Powstają dwa kanony po to, żeby wspomagać obronę swojego proxy pylona. Jest to dosyć ciekawe, przy okazji przeparkowują się wieżyczki, przeparkowują się do góry, co jest świetnym pomysłem, ale w złym momencie. Tak jest, dokładnie, Inori wskakuje do góry, próbuje zastępować, ale zerglingi mutaliski są tam już. Zerglingi cudownie tankują damage'a mutaliski w większości żywej, mają się świetnie. To bardzo nietypowe zagranie Inoriego wygląda na to, że nie przyniesie mu wystarczających skutków i ale będzie musiał kombinować. Zobacz, że dziś mamy kolejne spawnowane stalkery i najwyraźniej chce wziąć przeciwnika na zagłodzenie i chcę po prostu jak najwięcej tych jednostek uprotokować. To jest dobry pomysł, no jest kontrowersyjny, ale to walka wyglądała jakby jednak Protoss miał tam te mutaliski zjeść w końcu. Zerlingi robiły tutaj cudowną sprawę. Tak, zerlingi... Zatankowały tego, po prostu masę damage'a, to prawda. Pomimo tego, że zerlingi wydają się małe i nieprzydatne często, to one tankują świetne ilości damage'a, bo stalkery mają wielki problem z fokusowaniem mutalisków, kiedy zerlingi siedzą na stalkerach. No i teraz zobaczmy, mamy kolejne oczywiście zerlingi wybiegają, ale to już tak trochę niepotrzebnie. Będzie teraz najprawdopodobniej frykcyjna akcja przed bazą i będzie cofanie, bieganie. Ta ściana, ci powiem, moim zdaniem jest nie do przejścia, bo spinecrawlery zadają bonusowe obrażenia jednostkom pancernym, a takim właśnie jednostkom jest stalker. No i myślę, że Inori jest tutaj w tarapatach, zdaje sobie z tego sprawę. Przy okazji wyruszył wreszcie mutaliskami SYZ ze swojej bazy i będzie atakował przeciwnika. Zatem mamy akcję na dwa fronty. Tutaj jeszcze próba włamu, ale jednak nie. Cudem uratowany jeden z tych biednych stalkerów, a z drugiej strony robi się rzeźnia. No i
Czyli tak naprawdę Inori... No i to jest base trade, na który zdecydowanie Inori nie chce pójść, dlatego że on teraz zupełnie niepotrzebnie bije się z wieżyczkami zamiast niszczyć budynki, kiedy SYZ zadaje realne straty ekonomiczne. No i wydaje mi się, że zaraz będzie musiał powiedzieć GG Inori. Zlingi wbiegają do bazy, wall został w zasadzie zniszczony, no co to więcej powiedzieć. Nic się w zasadzie zaraz nie będzie produkowało, tak, w tym momencie się nic nie produkuje. Inori najwyraźniej w ogóle nie kontroluje swoich jednostek, nie ucieka nawet no probami. Inori poszedł na takiego definitywnego base trade'a, wydał resztkę swoich zasobów na zeloty, żeby jeszcze sobie troszkę pomóc. Oczywiście jego armia stalkerów całkiem nieźle sobie radzi. Co ciekawe, w gruncie rzeczy popatrz na to, tu stoją jeszcze dwa kanony i dwa pylony. To jest linia obrony, którą Inori będzie mógł później wykorzystać, bo zawsze gra w przypadku base trade'a trwa albo do momentu, kiedy któryś z przeciwników odpuści, albo do ostatniego budynku, prawda? I tutaj te ostatnie budynki na mapie, te proxy pylony są całkiem dobrze obwarowane. Tak, bardzo ładne ściąganie budynku przez Inoriego i czyżby Inori miał szansę zniszczyć przeciwnikowi wszystko zanim ale jeszcze... zobacz, wraca się SYZ i to moim zdaniem jest bardzo duży błąd, bo już nie będzie miał specjalnie co pozbierać. Budynki jego są w zasadzie dożynane w tym momencie. Musimy bardzo szybko zlikwidować te wszystkie stalkery, a nie wiem, czy jest w stanie to zrobić. Nie tyle stalkery, co tego proxy pylona, bo tak naprawdę to go dzieli od przegrany. No i ostateczne starcie. W tej grze jeszcze nic nie zostało przesądzone, czy wystarczy tych stalkerów, czy wystarczy na ich upgrade'ów, jest na razie tylko plus jeden. Więcej już nie będzie i Mutaliski wygląda na to, że przeważają cudowne blinki ze strony Inoriego, ale nie wystarczyło. Bardzo bliska gra, zobacz, wystarczyły 3-4 budynki zostały na mapie do sfokusowania. Jeśli te stalkery by to skończyły, to byłoby po zabawie. To była bardzo dziwny mecz, bardzo dziwnie, że SYZ się cofnął, a jak już się cofnął, to dokończył, że zostało rzeczywiście kilka budynków. No wykańczający mecz, no ale udane. Obie osoby się zbunkrowały w pewnym momencie. Każde miało obejść na te bunkry, no bo jedni mieli blinka, drudzy mieli, prawda, mutaliski. No i ewidentnie po prostu lepiej gospodarczo to rozegrał. To był jeden z tych base trade'ów, który zapada w pamięć, szczerze mówiąc, bo tam Zerg bardzo pewnie się poczuł, bo Zerga było więcej, natomiast to, co się stało, to to, że Protoss no, miał wystarczająco mocną armię, żeby pozbyć się linii obrony Zerga i jeszcze... Ale niepotrzebnie w nim pchał, moim zdaniem, bo pchał się na te wieżyczki tak zupełnie bez sensu. Mógł zrobić dokładnie to, co zrobił SYZ. SYZ w pewnym momencie olał zupełnie te mutalicki, poszedł sobie nad minerały Inoriego, no i co? No i no, potem już mógł nawet wracać, aby produkować dalej wojsko, bo Inori miał tylko jedną falę i to była jego ostateczna fala i tyle. Dobra, drodzy widzowie, była to gra numer 7 dzisiejszego wieczoru, przed nami jeszcze 6, wracamy do Was za chwilę z kolejną porcją. Nie odchodźcie nigdzie, zaproście kolegów, mamy tatę, wujka, dziadka. Właśnie, przy okazji... Napiszcie na swoim wallu. Przy okazji... Dzisiaj podczas streama do wygrania będą guest passy do Diablo, mam je gdzieś w plecaku, pozwólcie, dajcie sekundę. No, stary, rozdajemy prezent. No. Ja nic o tym nie wiedziałem, jestem zaskoczony równie bardzo jak wy. Guest pass oczywiście na pewno z prawdziwego źródła stadionu dziesięciolecia. Są to dwa guest passy do Diablo 3, machnąłem nimi tak, że nie ma całych kodów pokazania, natomiast guest passy są, uwaga, podjeżdżałem pod kamerę. Tak jest, wersja próbna. Tak, Diablo 3. Pozwolą wam one na zabawę do maksymalnie 13 poziomu gry, co więcej pozwolą wam one na przejście połowy pierwszego aktu, czy tam nawet nie połowy. No taka... No zachęcałeś mnie, żebym to zrobił. Zachęcałem Cię, żebyś to zrobił, bo Diablo jest naprawdę fajną sieczką. A zatem, drodzy widzowie, oglądajcie nas uważnie, ponieważ... No przepraszam, no musiałem się dmuchnąć. Czasami dmuchać trzeba. No. Ponieważ po streamie będą pytania z tego, co robimy i będzie do wygrania guest pass do Diablo. Zapraszamy.